Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Marek Budzisz, Strategy and Future, portal w polityce, w sieci, wszystko jest wojną, autor wielu książek, ekspert od spraw wschodnich, od Rosji. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak Rosjanie przyjęli informację o rozszerzeniu NATO o Szwecję i Finlandię? Rosyjska propaganda jakby koncentrowała się przede wszystkim na przekazie, który mówił, że Rosjanie zwiększą swoją obecność wojskową przy granicy z Finlandią, czyli zarówno na dalekiej północy, jak i bardziej na południu. To zapowiadał zarówno minister Szojgu, jak i sam Putin. A w związku z tym oni cały czas budują taki przekaz, że z punktu widzenia generalnej równowagi sił to raczej ten krok wyjdzie na niekorzyść Finom i Szwedom niżli Rosji. To jest cały czas ta narracja o tym, że Rosja będzie reagowała w sposób lustrzany i nadal jest silnym, właściwie dominującym w tej części Europy z wojskowego punktu widzenia państwem. Ale jednocześnie to była wiadomość, która nie jest korzystna z punktu widzenia Rosji. Zgoda, tylko że Rosjanie też analizują szczegóły tego wstąpienia, czy to, o czym mówią rządy zarówno Finlandii, jak i Szwecji. I jeżeli potwierdzi się to, że na przykład to członkostwo będzie oznaczało, iż ani w Szwecji, ani w Finlandii nie będzie instalacji natowskich, czy nie będzie inwestycji natowskich, a również siły międzynarodowe, w tym sensie państw sojuszniczych, nie będą stacjonowały, to Rosjanie czują się relatywnie bezpieczni, czy nie są zaniepokojeni samym członkostwem, zważywszy na to, że armie, siły lądowe zarówno Finlandii, jak i Szwecji są bardzo niewielkie. To też musimy mieć tego świadomość. Finowie mają 4400 zawodowych żołnierzy w swoich siłach lądowych, a łącznie mają tam około 16 tysięcy żołnierzy, co oznacza, że gdzieś 12 tysięcy to są poborowi, którzy odbywają służbę, bo tam jest powszechna służba wojskowa. Ten potencjał wojsk w Szwecji jest jeszcze mniejszy. Obydwa te państwa mają oczywiście znaczące możliwości, jeśli chodzi o lotnictwo na przykład i artylerię na wypadek wybuchu wojny, to są potencjały, których nie można lekceważyć. Natomiast porównując to z możliwościami rosyjskimi, to nie jest jakiś potencjał, który by w Moskwie był traktowany jako zagrożenie. Natomiast oczywiście strategicznie ten krok jest istotny. Moskwa to widzi i najprawdopodobniej będzie kontynuowała dotychczasową politykę. Ona polegała na wzmacnianiu swojej obecności zarówno w enklawie kaliningradzkiej, wojskowej oczywiście, jak i na przykład na Półwyspie Kola czy w rejonie Petersburga. To wszystko, wydaje się, będzie kontynuowane. No pytaniem jest oczywiście, jakie są dzisiaj możliwości Rosji, bo to oddzielając sferę narracyjną czy propagandową od realnych możliwości, będziemy wiedzieli, co Rosja jest w stanie zrobić. Po 4 miesiącach wojny na Ukrainie wydaje się, że te możliwości są znacząco ograniczone. Ale czy prawdziwe jest twierdzenie, że w momencie, kiedy Finlandia i Szwecja przystąpią do NATO, kiedy stanie się to faktem, możemy powiedzieć, że na Bałtyku mamy spokój? Nie, to nie jest prawdziwe stwierdzenie. To jest mówienie o pewnej szansie, a nie o czymś, co się automatycznie stanie. Dlatego, że tu należałoby jakby przeanalizować i obecne możliwości obydwu państw i wiedzieć, a tego jeszcze nie wiemy, bo to jest dopiero w toku negocjacji, co będzie oznaczało z wojskowego punktu widzenia wejście obydwu tych krajów. Dlatego, że z teoretycznego punktu widzenia wejście Finlandii do NATO może dać możliwość zamknięcia rosyjskiej floty bałtyckiej
w Zatoce Fińskiej, dlatego że wtedy ujście z tej zatoki po obu stronach, zarówno po stronie Estonii, jak i Finlandii, no będzie w rękach państw NATO, no ale to trzeba mieć jeszcze wojskowy potencjał, czyli odpowiednie siły, żeby tego rodzaju operacje w razie potrzeby przeprowadzić. Jeżeli Finlandia nie będzie miała tego potencjału, a dzisiaj go nie ma, oraz nie będzie dopuszczała dyslokowania wojsk innych państw natowskich, przede wszystkim chodzi tu o Stany Zjednoczone, na swój obszar, nie będzie tam rozbudowywana infrastruktura wojskowa, no to wtedy ta możliwość będzie bardziej teoretyczna niż praktyczna. Podobna sytuacja jest na przykład ze szwedzką Gotlandią. To jest wyspa, która ma kluczowe znaczenie dla kontrolowania ruchu czy żeglugi na Bałtyku. Tylko znów, jeżeli Szwedzi znacząco nie wzmocnią swojego potencjału i nie będą dopuszczać do dyslokowania sił natowskich, no to będzie też możliwość teoretyczna. Do tej pory Szwedzi najpierw w toku tego procesu rozbrajania się po zakończeniu zimnej wojny, trzeba pamiętać, że oni dzisiaj mają 10-krotnie mniejszą armię niżli w roku umownym 90. Co oznacza, że najpierw oni zdemilitaryzowali całkowicie Gotlandię, teraz podjęli próbę jej jakby znowu militaryzacji, czyli tam dyslokowania potencjału wojskowego, ale to są siły kompanii. To nie jest taki potencjał, który jakby powoduje, iż możemy mówić o kontrolowaniu całego akwenu. To dopiero jest przed nami, to musi być rozbudowane. To obydwa te państwa muszą zwiększyć i to znacząco swoje wydatki na obronę. Proszę pamiętać, że Finlandia dopiero w tym roku ma osiągnąć 2% wydatków na zbrojenia w swoim PKB. Wcześniej to było od 1,3% do 1,5%. I Szwecja podobnie. Szwecja wydaje na obronę 1,5% swojego PKB, więc nawet do tego standardu 2%, o którym mówiono na szczycie w Walii w 2014 roku. Dzisiaj się już mówi, że być może to powinno być 2,5% w związku z wojną i z tym, co obserwujemy, no to zarówno Szwecja, jak i Finlandia jest jeszcze dość daleko. To wszystko oznacza, że my jesteśmy na początku pewnej drogi odbudowy potencjału wojskowego w państwach NATO, w tym i w państwach frontowych czy flankowych, Szwecji i Finlandii z tego nie wyłączając. Jest 132 dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W jaki sposób i czy zmieniła się rosyjska propaganda? Rosyjska propaganda nie zmieniła się. Ona głosi, że Rosjanie wojnę wygrywają. Szojgu powiedział wczoraj, czy złożył raport Putinowi, iż cały obszar Ługańskiej, tak zwanej Republiki Ludowej, jest już wyzwolony, jak to mówią Rosjanie. To już praktycznie się stało, chociaż jeszcze pewnie nie w 100%. I teraz Rosjanie pewnie będą się koncentrowali na próbach pójścia do przodu, przede wszystkim w tak zwanej Donieckiej Republice Ludowej. Również i z tego powodu, że Putin w ubiegłym tygodniu miał takie wystąpienie, w którym, jak się wydaje, no tak to jest przynajmniej interpretowane, nieco zawęził wojenne cele Rosji, mówiąc o tym, że wyzwolenie tych dwóch uznanych formalnie jako niezależne państwa, tak zwanych republik ludowych, jest rosyjskim celem w tej wojnie, co by wskazywało, że dojście do granicy administracyjnej tych dwóch ukraińskich prowincji być może, chociaż tutaj nie ma pewności, skłoniłoby Rosję do ogłoszenia, że zawiesza działania wojenne. Tak się spekuluje. No, zobaczymy, jak to będzie. W związku z tym tu działania nie ustaną. Trochę to też zależy od siły oporu armii ukraińskiej, czy one nie zostaną przeniesione też na inne obszary, bo strona ukraińska mówi, że
ich opór będzie słabł, a on dzisiaj jest słabszy, zważywszy na dysproporcje potencjałów i sił obydwu stron, no to nie można wykluczyć, że Rosjanie wznowią na przykład uderzenia na Charków czy na południu Ukrainy. Jak powiedział Dmytro Antoniuk w Poranku Wnet, wojska rosyjskie są 30 kilometrów od Charkowa. No tak, bo te pierwotne takie taktyczne w gruncie rzeczy kontrofensywy strony ukraińskiej, one nie doprowadziły do całkowitego wyparcia Rosjan, tylko jakby do odsunięcia ich sił na taką odległość, ażeby przy użyciu artylerii tej klasycznej Rosjanie nie mogli atakować celów w Charkowie, ale tu musimy pamiętać, że mamy cały czas do czynienia z rażącą, nawet tak to trzeba powiedzieć, dysproporcją sił. Rosjanie mają gdzieś około 10-krotnie średnio większą siłę ogniową. Na niektórych odcinkach w Doniecku to jest nawet przewaga 20-krotna, co oznacza, że Rosjanie, jak się szacuje, są w stanie dziennie wystrzelić około 60 tysięcy pocisków artyleryjskich. Strona ukraińska jest w stanie odpowiedzieć na poziomie 5-6 tysięcy. To wyjaśnia, dlaczego Ukraińcy muszą się wycofywać, no bo takiej nawały ogniowej przez dłuższy czas nikt nie jest w stanie wytrzymać. Ważne w tym wszystkim jest to, że oni robią to w sposób zorganizowany. Rosjanom się nie udało zrobić żadnego kotła, żadnego, nie okrążyli sił ukraińskich, no ale ta przewaga ogniowa jest znacząca. Przewaga w powietrzu jest też istotna. Rosjanie dziennie wykonują, jak się szacuje, około 300 misji bojowych. Strona ukraińska jest w stanie im przeciwstawić około 5-6. To oczywiście nie ma znaczenia dla całego kraju. To Rosjanie nie kontrolują przestrzeni powietrznej Ukrainy, ale ma to istotne znaczenie dla sytuacji tam, gdzie walki są najbardziej intensywne. I w związku z tym, jeśli te walki na przykład osłabną, czy intensywność tych walk osłabnie w Doniecku, no to można się spodziewać, że ten potencjał zostanie gdzie indziej zastosowany i wtedy może być sytuacja na innych kierunkach również groźna z punktu widzenia strony ukraińskiej. Tym bardziej, że straty są znaczne, to też musimy mieć tego świadomość. To wróćmy jeszcze na chwilę do szczytu NATO. Czekaliśmy na ten szczyt. Miał być historyczny, czy był historyczny, czy te decyzje, które zostały podjęte na szczycie NATO, są zgodne z pana przewidywaniami, czy są satysfakcjonujące z punktu widzenia wschodniej flanki NATO? Decyzje są zgodne z moimi przewidywaniami, natomiast są niesatysfakcjonujące z punktu widzenia polskich interesów i szerzej rzecz ujmując całego wschodniego frontu. Wydaje mi się, że tutaj ze względów chyba politycznych przede wszystkim NATO wykonało ruch w dobrym kierunku, ale to jest taki pierwszy krok. To jeszcze tutaj nie mamy do czynienia ze znaczącymi zmianami. Tym bo bardziej, czego zabrakło? No chyba zabrakło wspólnego stanowiska państw członkowskich co do oceny zagrożenia przede wszystkim. Wydaje mi się, że państwa na wschodniej flanki mają, na wschodniej flance mają inną ocenę zagrożenia, inną ocenę tego, co robi Rosja, niż państwa Europy Zachodniej, takie jak Niemcy czy Francja. Tu jest pewna różnica. To powoduje, że NATO, gdzie decyzje są podejmowane w trybie konsensualnym, no zmienia swoją politykę, bo nie można powiedzieć, że nie zmienia, ale nie zmienia w sposób tak znaczący, jak my byśmy tego oczekiwali. To wyraźnie widać, jeśli chodzi o decyzje na przykład co do wzmocnienia tak zwanych batalionowych grup obecnych w państwach bałtyckich i w Polsce w ramach wysuniętej obecności, bo Bałtowie oczekiwali, że to będą dywizje, dzisiaj mamy bataliony. Zapadła decyzja o tym, że to będzie wzmocnione do poziomu
brygady, czyli to jest krok w tym kierunku, o który nam chodzi, natomiast no, znacząco mniejszy niż siła dywizji. No, dywizji w zależności od decyzji politycznych są albo 3 brygady, albo 4. Na tych kierunkach, powiedzmy, frontowych to raczej mówi się o 4 brygadach, to dlatego nasza żelazna dywizja jest dywizją 4-brygadową docelowo. No a mamy tutaj decyzję o raptem utworzeniu 1 brygady, czyli to jest jakby 3 albo 4 razy mniej niż oczekiwali tego Bałtowie. Mało tego, to jeszcze nie są brygady, które miałyby być, nawet nie są rotacyjne, bo to są siły desygnowane. Na przykład w tej batalionowej grupie dzisiaj stacjonującej na Litwie, gdzie państwem ramowym są Niemcy. Niemcy mają desygnować dodatkowe 3,5 tysiąca żołnierzy i oficerów, tylko że oni będą na co dzień stacjonować w Niemczech. I dopiero w sytuacji kryzysowej mieliby być przerzuceni na Litwę. W ciągu 10 dni. No właśnie, i to jest pytanie, jaki to ma w ogóle wymiar militarny, bo to jest po pierwsze kwestia możliwości przerzutu. Niemcy nie mają zdolności do przerzucenia tak dużego potencjału drogą lotniczą. Po drugie, to jest pytanie o decyzję o charakterze politycznym, no bo to najpierw musi być podjęta decyzja o wykonaniu tego ruchu. Pan mówi o 10 dniach, ale to jest 10 dni od podjęcia decyzji. Czyli jeżeli dzisiaj wybucha wojna, no to zbierają się stosowne gremia NATO i dzisiaj podejmujemy decyzję o użyciu naszego potencjału wojskowego i wtedy upływa 10 dni. Ale jeżeli te gremia natowskie będą potrzebowały kilku dni na podjęcie samej decyzji, to już nie mówimy o 10 dniach, tylko na przykład mówimy o 2 tygodniach. No to proszę zwrócić uwagę, gdzie Rosjanie byli po 2 tygodniach wojny na Ukrainie i co się stało w Buszy i co się stało w Irpieniu. To są te argumenty, które podnoszą politycy z państw bałtyckich dość twardo, mówiąc, że to jest strategia, która, tak jak powiedziała premier Kallas z Estonii w wywiadzie dla Financial Times, no to jest strategia, która grozi, że naród estoński i państwo estońskie zostanie starte z powierzchni ziemi, zanim te siły szybkiego reagowania w ogóle dotrą, żeby przeciwstawić się rosyjskiej agresji. No, to są realne wybory, których dzisiaj trzeba dokonywać. NATO ich nie dokonało. Znaczy NATO pokazało gotowość pójścia w tym kierunku, ale to jest jeszcze zbyt mało, zważywszy na zagrożenia i postawę Rosji. To wspólnie z Markiem Budziszem będziemy czekać na kolejny historyczny szczyt NATO, kiedy te decyzje zostaną domknięte i kiedy NATO zorientuje się, że nie należy działać w trybie pociągu osobowego, tylko to jest ekspres nawet szybszy niż pendolino, które ma ostatnio tendencję do tego, żeby się bardzo spóźniać. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marek Budzisz, Strategy and Future. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność z opowiadania
Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.